Farmindex, lider wiedzy o lekach, prezentuje przegląd wiedzy o inhalatorach stosowanych w astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Inhalator proszkowy. Inhalacja lekiem DuoResp Spiromax następuje za pośrednictwem inhalatora ciśnieniowego. Z tyłu inhalatora znajduje się wskaźnik, który pokazuje liczbę pozostałych dawek leku. Instrukcja użycia inhalatora znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania. My w kilku krokach pokażemy, jak prawidłowo wykonać inhalację, a wykonujemy ją zawsze w pozycji siedzącej lub stojącej. Inhalator trzymaj w pozycji pionowej, kolorową nasadką do dołu. Otwórz nasadkę, odchylając ją w dół, aż do usłyszenia pipnięcia. Lek jest odmierzony, a inhalator gotowy do użycia. Wykonanie inhalacji. Wykonaj głęboki wydech. Włóż ustnik do ust i wykonaj wdech przez usta, nie przez nos. Wyjmij inhalator z ust. Wstrzymaj oddech na 10 sekund lub tak długo, jak to możliwe, aby nie powodować uczucia dyskomfortu. Wykonaj spokojny wydech. Zamknij nasadkę ustnika. Jeżeli lekarz zalecił dwie inhalacje leku, powtórz czynności. Wskaźnik dawek widoczny z tyłu inhalatora pokazuje liczbę pozostałych inhalacji w postaci liczb parzystych, zaczynając od 120. Po inhalacji przepłuczamy ustną i gardło wodą lub umyj zęby. Zminimalizujesz w ten sposób ryzyko wystąpienia chrypki i kandydozy jamy ustnej i gardła. Ważne jest, by inhalatora używać zgodnie z instrukcją producenta. Więcej filmów z instrukcją obsługi innych inhalatorów dostępnych w Polsce znajdziesz na inhalatory.edu.pl.